Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Samorządowa wystawia swoich kandydatów do rad miasta, powiatu i gmin. Ma też swojego kandydata na prezydenta. W sumie o ten urząd w Bolesławcu ubiega się 4 panów. Mam nadzieję, że ten wynik z naszej strony będzie bardzo dobry. Proszę Państwa, wiele rzeczy przeczytałem w internecie. Przed chwilą przeczytałem, że zrezygnowałem z kandydowania. Otóż nie, proszę Państwa, nie zrezygnowałem z kandydowania i mam zamiary te wybory wygrać. Platforma samorządowa to znaczy płaszczyzna porozumienia samorządowego. Jesteśmy niezależni od partii politycznych. Skupiamy w naszych szeregach ludzi z różnych środowisk o umiarkowanych poglądach, którzy chcą działać na rzecz społeczności lokalnej. Dlaczego w samorządach jest tak mało kobiet? Co je powstrzymuje przed kandydowaniem, a wyborców przed głosowaniem na panie? Statystycznie rzecz biorąc, na 100 mężczyzn przypada w Bolesławcu 112 kobiet. I pytam się, gdzie my jesteśmy? Czy jesteśmy w domach, czy jesteśmy zawodowo związane? Jak to jest, że na 21 radnych w mieście jest tylko jedna pani, która po prostu reprezentuje większość tak naprawdę? Nie chodzi mi tutaj o parytety, nie chodzi mi tutaj o jakieś odgórne wyznaczanie pewnych rzeczy, bo zawsze to będzie coś, co może się spotkać z różną krytyką, ale jesteśmy aktywne zawodowo, jesteśmy kreatywne, jesteśmy twórcze, potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy rozwiązywać problemy. Z całym szacunkiem dla panów, to nie chodzi o to, że ocieplamy wasz wizerunek, bo chyba takich ambicji... Ja, proszę Państwa, do tych wyborów idę po to, aby samorządy ze sobą rozmawiały, współpracowały. Jesteśmy za współpracą, nie jesteśmy za żadnym betonowaniem, odbetonowaniem Bolesławca. Zależy nam na tym, aby bolesławianie zaczęli ze sobą rozmawiać, bo to jest najistotniejsze. A jak będziemy ze sobą rozmawiać, będzie przestrzeń do tego, aby można było robić przepiękne rzeczy Bolesławca. A Bolesławiec jest wart tego, aby w nim robić rzeczy przepiękne. Nikomu chyba przypominać nie trzeba, ale na wszelki wypadek. Wybory samorządowe już w najbliższą niedzielę.